Poza rządem. Program o organizacjach pozarządowych. Dzisiejszym tematem w Poza rządem jest oczywiście Dzień Wolontariatu. Ja przytoczyłam, że 5 grudnia mamy to święto. No i świętujemy 5 grudnia ze streamem w klubie RE. Dobrze pamiętam, tak? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Natomiast generalnie jest to Dzień Międzynarodowego Wolontariatu, który jest obchodzony 14 grudnia. Tak. Przez Amnesty International. Tak, zostałam poprawiona. Natomiast podsumujmy tą wielką imprezę, która jutro wieczorem się zaczyna o 18 w klubie RE. Gdzie jest klub RE i kto może przyjść, jak ma przyjść i co ma przynieść ze sobą na przykład? Dobra, wszystko się zaczyna o 18, jest oficjalnie rozpoczęcia i klub RE jest na ulicy Świętego Krzyża numer 4 i impreza jest otwarta dla wszystkich jak najbardziej. I no w skrócie mogę cały program jest rozpoczęcia, potem jest mała integracja i potem właśnie jest konkurs, jak wygląda wolontariusz, czyli będzie cała dekoracja, będzie oczywiście trochę prezentacja co robimy i jak wygląda ten wolontariat, w czym się zajmujemy, co robią tutaj te wolontariusze, czemu oni nie mówią po polsku i są w Polsce i tak dalej. I potem będzie właśnie ten będzie nagroda tego konkursu. Też będą stowarzyszenie goszczące, czyli przedszkola albo organizacje, które goszczą te wolontariuszy. I potem będzie niespodzianka i potem będzie zakończenie część oficjalnie. Oczywiście można potem porozmawiać bardziej nieoficjalnie z wolontariuszami i w ogóle Krystyna nie będzie grała, to już nasza wolontariuszka Krystyna to na pewno ona nie gra, bo już jest wiadomo, wszyscy wiedzą. Także trzeba przynieść uśmiech i dużo, dużo pozytywnego nastawienia. Zapraszamy Was serdecznie do klubu RE. I trochę Krystyna nam już tu zdradziła, czym się zajmuje, że pokazuje kulturę rosyjską, tak to chyba należy powiedzieć, dzieciaczkom, w przedszkolu, codziennie, przez 6 godzin. I nawet ją słuchają, to już wiemy, to jest duży sukces. I to jeszcze zdradź nam, skąd pomysł na Polskę i jak ją przez te 2 miesiące postrzegasz? No, zaczęło się to chyba 2 lata temu i no tak po prostu zakochałam się w polskiej kulturze, w polskim języku, no i potem samo sobą tak zaczęło się, że stała uczyć języka polskiego i właśnie o tym nie wiedziałam, że pojadę kiedyś do Polski na taki długi, na rok wolontariuszki, bo w moim kraju też pracowałam z wolontariuszem i tak samo jak tutaj Marko na przykład pracuje, no nie tak samo, ale wiem o co chodzi, wiem co to jest IWS, spotkałam się z takimi ludźmi. No i potem po prostu kiedyś spotkałam się z jedną dziewczyną, która pracowała kiedyś i teraz chyba pracuje w streamu i w Rosji. Spotkałam się z niej i ona tak mówiła mi: Krystyna, ale jeszcze nie byłaś na IWS-ie? Chyba nie. No to musisz pojechać. No i tak rok temu zdecydowaliśmy, że przyjadę do Polski. No i miałam rok, żeby przygotować się wszystko. Żeby zwolnić się z pracy, skończyć studia, zrobić koncert w Rosji. Ładnie. No i dużo takich rzeczy. I czuję się sobie dobrze tu, naprawdę, przez 2 miesiące. Myślałam, że będzie miała więcej czasu, ale... czasu wolnego? Tak, ale za miesiąc okazało się, że w ogóle ja nie mam czasu nawet, żeby pójść na jakieś imprezy, wykłady, coś jeszcze. Ja nie wiem, co się dzieje, ale codziennie coś mam. No, najpierw ten dzień wolontariusza, gdzie ja nie będę grała ani na gitarze, ani na bębnach. W ogóle ani robiłam żadnych prezentacji. Ale będziesz. No nie będzie. Ale czemu już zajmowałaś? Już przez miesiąc. No ładnie. A powiedz jeszcze, mam takie, tak sobie pomyślałam, bo mówisz, że uczyłaś się już w Rosji języka polskiego. Tak. No i często mówi się, że mamy podobne języki. Jak się człowiek uczy, to też tak uważa dalej? Chodzi o to, że
No to różne. Na przykład ty możesz dużo rozumieć, ale ty nigdy nie możesz wymówić coś. Tak. Na przykład ja mogę coś spytać pani po rosyjsku i nawet tych ludzi, którzy nas słuchają, tak? I oni, ja wiem, że oni wszystko zrozumieją. Na przykład tam pierwsza taka była dla dzieci. Ja takich pytam. Ty umiesz zawiązywać sznurki? Wszyscy zrozumieli? Tak. No to i to było po rosyjsku. I właśnie teraz zajęcia też prowadzi po rosyjsku i no, czasami tak tłumaczę do nich, ale taki pomysł o tym, żeby dzieci zrozumieli, że to język jest bardzo bliski i bardzo podobny. I dużo takich słów. I mamy dużo takich, jak to powiedzieć, my tak mówimy obcy, ale obcy to na przeciwko znaczenie. Czyli podobne, ale inne podobne znaczenie jest. Podobnych, podobnych znaczenie dużo są, bo po pierwsze jak przyszłam do przedszkola, to dzieci mówili, a czy pani mówi po angielsku? Kiedy mówiłam w języku rosyjskim. No nie, dlaczego? To nic, dzieci są. No i teraz już duży sukces, niż powtarzają. Już sami, no taki, nauczyłam ich jedną zabawą. Tam, i oni to powtarzają. To super. No to pięknie. To już mamy pierwszą historię. Kto teraz? Dobrze. To ja będę zadawać po polsku pytania i usłyszycie tutaj tłumacza. Dla wytłumaczenia dla naszych słuchaczy, bo koleżanka z Francji, tak? Bo to już powiedzmy, zrozumieliśmy dzięki temu, że piosenki były po francusku i tak to wyszło. Praktycznie wszystko rozumiemy. I can talk in French. I będzie do nas mówić po angielsku i będzie, tak żeby posłuchacie trochę, ale nie bójcie się, kolega nam tutaj przetłumaczy. Więc spróbuję najlepsze. Tak, tak. Także mam nadzieję, że razem tutaj damy radę. To zacznijmy od tego, skąd się wzięłaś w Polsce? O, i co tu robisz? Where do you come from and what are you doing here? Okay. Jestem z Frankszki i pracuję w Stream Office, but in English for me it's better. So no, jestem Amandine i pochodzę ze Francji i pracuję w biurze Stream i po angielsku dla mnie jest szybciej i łatwiej. A jak długo jesteś w Polsce? How long have you been here in Poland? 2 months. Dwa miesiące. Czyli podobnie jak Krystyna. Dlaczego do Polski przyjechałaś? Skąd taki pomysł? Why did you came here to Poland? It's a lot of things because my boyfriend work in here and I would like to come here because I listen a lot of things in Poland. It's a beautiful city and Krakow. So I would like to meet a lot of people and the IVS, it is for me the best way because I can meet a lot of people, Polish people, but also European people. I can learn a lot of skills with Marco in communication, in creativity. Excuse me. Okej, przyjechałam tutaj do Polski, bo jako pierwsze mój chłopak tutaj pracuje niedaleko Krakowa i jako drugie IVS jest dla mnie bardzo, bardzo dobra okazja no się z innymi ludźmi rozmawiać o różnych krajach. I dlaczego ja wybrałam Polskę, bo we Francji już słyszałam dużo o tym, że Polska jest bardzo ładny kraj i Kraków jest bardzo, bardzo ładne miasto. Dobrze, bo musicie słuchacze nasi zrozumieć, że dla tłumacza jest to bardzo trudna chwila, bo musieli zapamiętać, co powiedział przedmówca i jeszcze przetłumaczyć, więc dlatego ten śmiech się pojawił, bo tak stwierdziłam, że nasi słuchacze nie wiedzą, o co chodzi. Czyli tak, czyli mamy, już wiemy, dlaczego przyjechałaś do Polski. Pracuję w biurze
streamu, to już wiemy. I chciałam się spytać o to, bo słyszałaś, że w Polsce jest bardzo ładnie, a jak z rzeczywistością? Czy to, czy to się sprawdziło? O, może tak. You've heard that Poland is a beautiful country, you said that. And when you were here, have you seen that for real? That Poland is a really beautiful country? Yes. It's difficult for me to talk of the Polish of Poland because I don't know again all of cities, but for Krakow it's a beautiful city and it's incredible because a lot of people talk in English. In French it's not the case. So it's difficult for me to talk Polish. It's the start, so I know 10 sentences and I know accusative form and instrumental form for the start. So it's easy to talk with Polish people and it's very good. Dobrze. Tak, zgadza się, że Polska jest bardzo ładny kraj, ale tak na teraz to mogę tylko powiedzieć, że Kraków jest bardzo ładne miasto, bo poza tym jeszcze w wielu miastach nie byłam. I dla mnie to było bardzo, no jakby szokujące, bo tutaj w Krakowie dużo ludzi mówi po angielsku i we Francji to nie jest tak. No i dla mnie jest raczej trudno mówić po polsku, a więc raczej mówię po angielsku. Ja tak sobie pomyślałam, jak tych wszystkich na razie historii posłuchaliśmy razem, że nasi słuchacze i ci, którzy jakby mieszkają na co dzień i są Polakami, to jak słuchają naszej audycji, to mogą sobie poprawić humor, bo wiele osób mówi, że tak w Polsce źle i chce wyjechać gdzieś i tak dalej, a wy opowiadacie same wspaniałe rzeczy. Więc też zawsze lubię tutaj stream przedstawicieli streamu zapraszać do studia, bo zawsze to jest taka bardzo pozytywna energia. Tak sobie pomyślałam. A teraz ostatnia osoba, bo już mamy bardzo mało czasu, czyli tłumacz. Przepraszam, że tak mówię bez imion, ale po prostu nie jestem w stanie was powtórzyć, przykro mi. Ja po polsku nie zapamiętuję imion, a co dopiero jeszcze. Także proszę o wybaczenie. Okej. Mam na imię Karsten, mam 19 lat i pochodzę z Niemiec i mówię po polsku, bo mama i tata mnie nauczyli, bo oni są tutaj urodzeni. I teraz przez 9 miesięcy pracuję jako wolontariusz w bibliotece na Rajskiej i daję kursy z języku niemieckiego. Po prostu to było to ja bardzo się cieszę, bo uczę się niemieckiego i potrzebuję pomocy, więc przyjdę na Rajską w takim razie. Komunikacja. Tak, ja zrobiłam łobą, bo strasznie lubię tą bibliotekę i potu, czasu i w ogóle wszystkiego zostawiałam tam wiele, więc mam sentyment do tej biblioteki, więc połączyłeś nas rzeczywiście. A skąd pomysł? No, chciałeś zobaczyć Polskę, w której urodzili się twoi rodzice, dlatego przyjechałeś, czy często tu bywałeś i stwierdziłeś, a tu posiedzę? Tak, często tutaj bywałam, jakby już nie wiem ile razy tutaj byłem. Moje plany były takie, żeby, bo chciałam wyjechać do Szwecji, albo drugi plan był rozpoznać kraj moich rodziców więcej. No i tak się zdarzyło, że Polska mnie jako pierwsze wybrała i dlatego jestem tutaj. Witamy. bardzo się cieszymy naprawdę i no to co, to jest taki specyficzny, bo ty jesteś takim dziwnym wolontariuszem jakby obcym, bo nie jesteś obcy. Bo ten kraj nie jest ci do końca obcy, tak? Bo w sumie pewnie wiesz więcej niż większość osób, które są w streamie. Tak myślę. A jak ci się tak na co dzień pracuje w Polsce? Bo rozumiem, że do tej pory byłeś tak pewnie w odwiedziny, coś pozwiedzać, tak? Tak, raczej rodzinę odwiedzałem. A tak jak teraz pracujesz i jesteś tak jakby na co dzień i takim zwykłym polskim życiem funkcjonujesz, jak ci się to podoba? Życie jest no troszkę inaczej. Na przykład komunikacja miejska troszkę inaczej pracuje. A tutaj troszkę inaczej to znaczy troszkę gorzej? Czy po troszkę prostu bardzo, bardzo gorzej. Polak by powiedział masakra. Zgadza się. To są niektóre rzeczy, które mnie troszkę denerwują, ale tak jest,
jest dobre życie tutaj w Polsce, bo nie ma tyle stresu, albo ja nie mam tyle stresu, jakbym miał w Niemczech. Ale tak jak z pracownikami się obchodzi i wszystko, praca i jak jest praca wyrobiona, to dużo się nie różni. Mm-hmm. Dobrze, to tak nie będziemy już drążyć tematu bardziej, bo tak sobie myślę, że na sam koniec naszej rozmowy podsumujemy gdzie, co i kiedy, tak? Żeby nasi słuchacze zapamiętali, że jutro o 18 muszą być gdzie? W Klubre. Na ulicy. Ulica Świętego Krzyża 4. Najprostsza nazwa, jaką mogliście wybrać? No, bardzo trudna. Ja nawet nie mogę tego powiedzieć wyraźnie. Mały rynek, bliżutko. Gorzej by było Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Tak. Ale 19 może być, z dodatkiem. No pięknie. I też chciałbym powiedzieć też na końcu, że oczywiście zapraszamy wszystkich, ale też jeżeli ktoś jest zainteresowany wyjechać wolontariatem, to też będziemy wszyscy, my, cały stream staff będzie tam i będzie taki malutki stolik, gdzie są informacje, ulotki i możecie wiedzieć też o różne formalne rzeczy. Też zapraszamy do biura na ulica Pawlikowskiego 5/5. Jeżeli jutro nie możecie i jesteście zainteresowani, to też zapraszamy serdecznie codziennie od 9 do 17. Tak, i także jutro możecie i dostać teorię i praktykę, jak wyjechać i posłuchać tych, którzy są w trakcie i są po. Także myślę, że tych, których temat interesuje, to będzie skarbnica informacji, a tych, którzy lubią wolontariat, to jest wspaniała możliwość, nie wiem, świętowanie, tak? Tak, tak. Należy powiedzieć. Mogę jeszcze dodać, że nie będziesz grać. Nie o tym, że możecie spróbować trochę polskie, nie tylko polskie, ale jedzenie z innych krajów. Zapomniałem. Bo Marko zapomniał o tym. Tak. A moje współlokatorki już nie mogą się doczekać. Nie gotują, nic nie gotują. Dobrze, w studiu Radia Pryzmat byli ze mną Marko Trimboli, Krystyna Władykina, Amandine Sperjes i Karsten Numerle. A teraz posłuchamy kolejnej piosenki.